przy księdze, ale by się ksiądz dziwił, aby ksiądz usłyszał moje grzechy. Naprawdę, nie będę się u księdza spowiadał, bo by się ksiądz gorszył. Jak ja to grzeszę. Wiele razy podczas różnych prywatnych rozmów miałem okazję usłyszeć tego typu wywody. Jaki to ktoś jest nadzwyczajny w swojej grzeszności, jaki to jest niedobry. I myśli, że może jakiegoś kapłana zaskoczyć w konfesjonale. Śmiem twierdzić, że każdy kapłan z 3-letnim doświadczeniem, czyli tyle, ile ja mam kapłaństwa, który spowiadał nie tylko w swojej parafii, ale również w innych, na różnych konferencjach, spotkaniach młodzieży czy podczas pielgrzymek, już usłyszał prawie wszystko, co można usłyszeć w sakramencie miłosierdzia. Mówię prawie, dlatego że trzeba uczciwie przyznać, że kapelani surowych zakładów karnych słyszą grzechy, które zakrawają o zezwierzęcenie, a tego w normalnych warunkach się nie usłyszy. Ale poza tymi nadzwyczajnymi sytuacjami, wydaje mi się, że usłyszeliśmy wszystko. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, historie się powtarzają, działamy w ramach pewnych schematów i mechanizmów. Co prawda każde życie ludzkie jest inne i możemy coś przeżywać w większym czy mniejszym natężeniu, ale naprawdę to się powtarza. Dlaczego o tym mówię? Abyś nie bał się, że zaskoczy spowiednika tym, co zrobiłeś. Spokojnie, poradzi sobie. Nawet słyszałem o takich osobach, które nie idą do młodych kapłanów, bo boją się, że tę osobę zgorszą, że kapłan, który ma małe doświadczenie, nie będzie wiedział, jak im doradzić. Powiem nawet więcej. Kapłani, którzy są na świeżo po treściach, które otrzymali w seminarium, są w stanie wypowiedzieć jeszcze lepszą naukę. Dlatego nie martw się o księdza, tylko bardziej zacznij się martwić o to, co się stanie z tobą, jeśli nie spalisz swoich grzechów w ogniu miłosierdzia.